14 tysięcy save'ów na raz. Dobra, gdzie ten gość? Do cholery. Czemu ja tego korytarza nie zbadałem z tym czarem? Zawsze o nim zapominam. Jak idiota się zachowuje. Brawo. Oczywiście nic nie było. Gdzie? Tu? O, to otwiera ona. Już pamiętam ten znaczek. Proszę bardzo, jaka sprytna iluzja. Co my tu znajdziemy? Niewiele. A, skrzyneczka, A w skrzyneczce przedmiot, napoje, talizman, złoto, napój przejrzystości. Niech ich dunder świśnie z tymi napojami przejrzystości. Okej, a tu? Beczka. Pełna ciemno-niebieskiego płynu. Ciemno-niebieski to prawdopodobnie jest do magii, więc jednoznacznie chyba Legeję bym wybrał. Tak, owszem, jest do magii. W sumie opłacalne było wejście tutaj i mam kluczyk. Otwórzmy sobie drzwi. W sumie to jeszcze tutaj było do sztabu wejście. O, chwila, moment. Żebym czegoś nie ominął ważnego. Kartalskie więzienie. Ale może by ten sztab zobaczyć, o co tam, o co B. Nie mam odpowiedniego klucza, świetnie. Bezsensowne wędrówki w to i z powrotem. O, to do więzienia w takim razie. Okej, troszkę ciemnawo. Od razu lepiej. I nie mamy czaru oczywiście, jak zwykle do cholery. Nie wiem, co się dzieje z tą kurczę Legeją, że te czary jej tak szybko przemijają. Orks fight for honor, tribe and ancestors. Black Guard fight for gold. Bah! Okej, żadnych dźwigni. Więc jedynie ta strona mi zostaje. Za drzwiami. Za drzwiami w sumie nic. Kartalskie kanały poziom drugi. Ja jeszcze nie chcę iść na drugi poziom. Wypadałoby pozwiedzać wszystko. O Boże, minotaur jakiś. Z tyłu na szczęście nie niepokojony. Co ta dźwignia tam robi? Więc od razu. Strzały. Elita minotaur. Nawet wchodzi w niego. Szczerze powiedziawszy. I może cyklon, tak na wszelki wypadek? Okej. I znowu strzały. Tym razem zbroja. Wow, za 91 uderzył go cyklon, więc nie jest tragicznie. Jest nawet bardzo dosyć dobrze. Dobrze. Jest już późno, zawsze nagrywam, kiedy jest już późno, więc mi się język plącze, więc zawsze kiedy nagrywam, mi się język plącze i zawsze kiedy wy oglądacie jak pieprze głupoty. Łożesz w dupę. Wow. No to fajnie. Widzę, że walka z tym gościem będzie bardzo bezpieczna dla moich magików. Dobra, on nie może blokować, to jest jednoznaczne. Jest, padł. Dziadyga. Rozwiej się. Światełko i zobaczmy, co ten minotaur miał w środku. A on w środku miał... jedno wielkie gówno. Generalnie. Mogę z nim pogadać? Sympatyczne miał wyposażenie wnętrza. Naprawdę nic w środku nie miał? Hej. Wow. Coś się otwarło. Niekoniecznie musi być to dobry znak. Drzwi się tam otwarły zapewne. O, i owszem. Co to za odgłosy? Teraz sprawdźmy najpierw tutaj. Ajdź.
Jest skrzyneczka, pycha. O, bierzemy wszystko i spadamy stąd. Czy była to jakaś dźwignia może, którą przeoczyłem? Cholera, gdzie ty swoje zaklęcie wsadzasz? Muszę ponownie łazić w to i z powrotem, bo kurczę, znika i to zaklęcie po prostu w zastraszającym tempie. Czarna straż? Oho, matko, i magowie. I zgasło mi światło, i minotaur. Ta, 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 ta. Super. Dobra, wypadałoby się chyba schować przed nimi w korytarzyk jakiś sympatyczny. Zapalić sobie trochę światełka. Do cholery, wygląda nieciekawie to. Szczerze powiedziawszy. Zbroja. A reszta łota strzałami i robi gówno. Minotaur się wpierdolił, do cholery jasnej. Okej, nie będzie blokowania. Ładnie. Schodzi ci życie, co? Aj, co to, ogłuszenie? Do cholery. Regeneracja. Ty starasz się go utrafić. Ty również, cholera. Nie udało się. Zblokował, pycha. Więc bicia. Wow, ale powchodziło i zdechł. Drap. I od razu zbroja. I reszta nic nie robi. Tak, reszta nic nie robi. Magowie się wbili. No pysznie. No to zajmijmy się magami. O, chybienie. Bardzo ładnie. Cyklon. A, nie będzie cyklon. Dobrze, że Ronga otumanili. Mroczny mag dostał dosyć mocno. Zmieńmy mrocznego maga na tego. Może się uda właśnie za jednym zamachem zrobić upiec dwa kurczaki, czy jak to się tam mówi. Dwie pieczenie. Boże, dwa kurczaki. Nie wiem, mogą być jej kurczaki jako pieczenie. Okej, dosyć pieprzenia. Ale głupoty gadam dzisiaj. Jest zabity. W każdym razie ty blokujesz, no nie? No to nie będziesz blokował. I twój pancerz musi się pójść walić. Panie Czarny Strażniku, ty pan też będzie blokował, no nie? Więc żeby pan tego nie robił, zastosujemy taką terapię. No okej. Nic nikomu się nie stało, na szczęście. Obydwaj padli, pycha. O. Świetnie po prostu. Teraz spróbujmy pójść dalej tym korytarzykiem. Co ten minotaur tutaj miał? On ma tu coś zasypane. Napój przejrzystości. Do cholery z tymi napojami przejrzystości. Na chuj mi one. No to został mi tylko ten korytarz. Wow. Dźwignia jakaś? Widzę dźwignię. Dwie. Dobrze, to się otwarło. To nie bardzo. O. Ajć. Następny minotaur. Na szczęście tylko z jednej strony. I nasza koleżanka praktycznie
nielamany. A reszta po prostu strzela. Kurde, dwa chybienia. Źle. Leci zbroja. Leci kabarecik. Rzeźnik, do cholery, co on może? Ha, jest wrażliwy na włócznie, ale nie posiadam nikim włóczni, więc walić to. A, cudownie. Rzeźnik, widzę, że naprawdę wymiata tym swoim toporkiem. Ale włazi w niego sporo. A mi się niewiele dzieje. Ładnie weszło w niego. Łożysz w mordę. Dobra, trzeba go wykończyć. Chybienie, no w takim momencie. A, idź. Regeneracja. Błagam, nie chybiajcie. Udało się. Udało się. Trzyma na żelazny klucz. Wewnętrzny żar. Na chuj mi te eliksir many. Tak, eliksir many to może być coś przydatnego. Gdzie on jest? Tutaj. Trwale podnosi ilość many. Jednoznacznie bym to dał Legei. Tu coś jeszcze leży. Bierzemy wszystko, bo to jest niezidentyfikowany przedmiot. Może się przydać. No co ty? O, zabieramy, otwieramy przynajmniej. Odprysk ciemności, ale jajo. Odprysk ciemności. Tego się nie spodziewałem. O. A w środku na szczęście nikogo. Dźwignia. Co się kryje z zakrętem? Kim jest ten jegomość? Dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, ludzie. Cześć, czołem.